Jedzie, Radomki! Radomki po wodę byli. Podnośnik z Bogatyni. Kontener z Lubania. Oni to będą gasić. Samochód ze Studnisk. Bogatynia. Tu dobrze widać. I za widów. Chyba moi są po prostu z drugiej strony. Takiego czegoś to ty nigdy nie widziałaś. Cysterna z Bolesławca. Siły i środki na miejscu. Na miejscu. Cysterna z Bolesławca, GBA ze Zgorzelca, kontenerowy plus kontener z wodą z Lubania, OSP z tam podnośnik z Bogatyni, ciężki z Bogatyni, samochód z tego, z Zawidowa. Tu panowie AODO wymieniają, bo muszą się butle koni. Po prostu wymieniają je na szybko w ciężkim z Bogatyni. Tam się mocno pożar rozwinął. No. Bo nie gaszą na razie z tej. Tam jeszcze jest samochód z OSP Bierna. Tutaj też strażacy zaczęli gasić, ale też muszą chronić osobny budynek, bo to blisko jest budynków. Zobacz.
tutaj, bo kierowcy nie mogą przepuścić. Tam jeszcze samochód z Radomierzyc, z OSP KSFG Radomierzyce. Właśnie dojechała policja. Wywiad do TVT. Co? Tu butle są ładowane do SLRR. A nawet bomby sobie nie włączył. Tam ludzie, którzy mieszkają w budynku o tym. Ja mam drogą teraz. Od ja do ciebie. Do odwołania. Pojechać kurwa kabacę, zrywać kurwa domy swoich. Z drugiej strony zgorzelec się rozbił. Tam jest trójca. Jest ta trójca? Jest. Pa, tutaj jak wygląda, jak to się spaliło. Szkoda, ludzi tych, co tu pracowali, bo zaraz... Właśnie, kupają. Jemy!
chyba na zabezpieczenie regionu, bo najpewniej za dużo sił i środków.